Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Dzisiaj oczywiście pogramy sobie w tryb Fortnite, ale chciałbym wam opowiedzieć o takiej nieprzyjemnej sytuacji z zeszłego roku, jako że dzisiejszym sponsorem odcinka jest Rankomat.pl, niezależna porównywarka cen ubezpieczeń i różnych ubezpieczycieli, dzięki której w prosty i szybki sposób możecie sobie sprawdzić, gdzie kupicie najtaniej ubezpieczenie do swojego auta. A jaka była moja przygoda? No jechałem sobie na Chorwację moim Volvo V50 i wiecie co, ja tak zawsze do ubezpieczenia podchodziłem, a kupię sobie jakieś tam najtańsze, byleby jak najtaniej było i fajnie, nie? Pojechałem na Chorwację, wszystko tam objeździłem, wracam i samochód się rozkraczył. Popsuł się tak, że później nie opłacało się go nawet naprawiać, słuchajcie. Takie poważne uszkodzenia były, po prostu zniszczył się silnik. I co gorsza, musiałem dzwonić po lawetę z Polski, żeby przyjechała po mnie, żeby mnie zabrała z Chorwacji razem z moim rowerem, moim całym sprzętem, bagażami mojej kobity. No i oczywiście samochodem, więc musiała przyjechać laweta. I słuchajcie, za lawetę musiałem zapłacić 5000 złotych, chyba nawet nieco ponad 5000 złotych. Dodatkowo wiesz, nie wiesz kto po ciebie przyjedzie, jakby no jest to takie... Och. I tak powiem wam, że dzwoniłem po kilku ludziach i jeden mówił, że zaraz przyjedzie, że tam przyjedzie za 4000, drugi, że za 3000. Do innego jeszcze zadzwoniłem, mówi, że przyjedzie za 10 tysięcy. I jakby wiesz, znalazłem gdzieś tam złoty środek i udało mi się znaleźć taką firmę, która naprawdę no rzetelnie jakby wypełniła swój obowiązek. Zapłaciłem im i wszystko super poszło. Natomiast no 5000 złotych, tak? A i tak wydaje mi się, że tanio trafiłem ofertę jakby tej lawety. I teraz słuchajcie, kupowałem sobie ubezpieczenie w październiku i pierwsze co kupiłem to właśnie assistance chociaż na Polskę. Nie planuję na razie wyjeżdżać gdzieś za granicę, ale jak będę wyjeżdżał gdzieś za granicę, to wykupię sobie assistance europejskie albo do iluś tam kilometrów. I również na rankomat.pl możecie sobie wybrać różne rodzaje ubezpieczeń i wyszukać sobie najlepsze oferty, wpisując różne parametry. Możecie na przykład, jak w moim przypadku, wpisać sobie, że chcecie mieć assistance do powiedzmy 3000 km, nie? I wtedy z Polski normalnie laweta po was przyjedzie w cenie tego ubezpieczenia. Ja jak będę gdzieś jechał swoim prywatnym autem gdzieś daleko, to zdecydowanie sobie takie assistance wykupię, bo to jest mega potrzebne. No wiecie ile pieniędzy bym zaoszczędził? Zaoszczędziłbym 5000 złotych, nie? Dopłacając całe do ubezpieczenia parę stówek. Jakby... Dalej mnie boli to, że tyle kasy poszło, no ale to już przeszłość. W opisie tego filmu jest kod, który wpisujecie w specjalnym formularzu po zakończeniu kupowania ubezpieczenia. Wtedy będziecie mogli wziąć udział w losowaniu 4 iPhone'ów 12 Pro do końca kwietnia i do końca tego roku zwrot 150 zł, jeśli kupicie ubezpieczenie przez rankomat.pl. Musicie jeszcze tam odpowiedzieć na pytanie konkursowe. I wiecie co, mi się zbliża niedługo płatność za ubezpieczenie. Ja sobie chyba wpiszę ten mój kod i sam wezmę udział w losowaniu tego iPhone'a 12 Pro, bo mi by się przydał dodatkowy tutaj licznik. Tak. I taka ważna informacja jeszcze dla was, kod jest ważny do końca tego roku, więc możecie sobie, nie wiem, jak macie na przykład ubezpieczenie w październiku do wykupienia, możecie skorzystać z rankomatu i wpisać ten kod i będziecie brali dalej udział w konkursie, także myślę, że warto. Ja sam wezmę, serio mówię, ja chcę dodatkowy tutaj licznik jeszcze, trzeci będę miał i fajnie, macie iPhone 12 Pro. Kurde, to jest w ogóle fajny telefon, nie? Ja w ogóle teraz tak patrzę, że cały czas ktoś tam za mną jechał. Jak ja wam opowiadałem o stronie, o porównywalce Rankomat. I ktoś tam za mną jechał i sobie też tak chillersko jechał po prostu po drodze. Fajnie, ja lubię sobie czasami tak pojeździć. No ale dzisiaj tryb Fortnite, moi drodzy. Właśnie zastanawiam się, czy dzisiaj robimy jakieś wyzwanko, czy po prostu spróbujemy jak najwięcej wygrywać. Bo pisaliście mi na przykład takie wyzwania, żebym na kamerze z maski spróbował wygrać. What? Pamiętacie w ogóle ostatni odcinek z trybu Fortnite? No, nie brałem w ogóle dropów. Czasami sobie robię takie wyzwanka tego typu, ale ostatnio nie brałem w ogóle dropów i tylko się ścigałem z ludźmi. Nie od samego początku. I całkiem nieźle mi poszło. Kiedyś już robiłem takie wyzwanie, że nie biorę dropów i szło mi tragicznie, ale wiesz, wraz z tym jak uczysz się tego trybu, jak testujesz różne taktyki, robisz określone rzeczy, no to idzie ci coraz lepiej, po prostu im dłużej grasz, tym lepiej grasz, czy nie? I tu próbuję kogoś dogonić, ale no ciśnie, on nie chce się chyba ścigać. Już tutaj szykuję klakson na niego. Gdzie on tak ucieka? Przecież mamy te same samochody. Chyba. Nie no, widziałem go tam, gdzieś tam do lasu jedzie. No ucieka przede mną ziomeczek. No chodź się pościgać. Wow, drzewo! Chodź się pościgać z ludzkiem trochę, no chodź. Chodź. O, kamienie, o. Ale go muszę... No chodź się pościgać. O, czekaj. Chyba będzie chciał się pościgać. Gdzie się ścigamy? Ziombel. Właściwie nie spojrzałem na mapę, więc... Okej. Ile mamy do celu? 3 km. To chodźmy na drogę. W ogóle nie wiem, gdzie jestem. Gościu chyba pojechał do lasu. Niedobrze. Tutaj lepiej wyjechać na drogę, bo tutaj są długie, proste. Da się Mini Cooperem w ogóle driftować? Chyba nie. Spróbujmy. No to raczej nie wychodzi z tego typu napędem. Gościu pojechał gdzieś górą. Jak tutaj mamy? O nie, typo, źle wybrałeś. Chociaż moja pierwsza myśl też była taka, żeby jechać właśnie w ten las. Ale właśnie nie byłem przekonany do końca, gdzie ja w ogóle jestem, nie? Na mapie. Patrzę, że tu jest ta droga. No zjeżdża gościu dopiero na tą drogę. Także... No, chyba nie za dobrze. Jakiś gościu, słuchajcie, jedzie cały czas za mną w tym pojedynku, ale on nie jest w pojedynku, on się ze mną nie ściga, on po prostu chce mnie od razu wyzwać chyba na pojedynek w momencie, kiedy dojadę do mety i odbiorę samochód. Ja mam tutaj taki trik, że jak jedzie taki gościu za tobą, a nie wiesz jakie auto dostaniesz, to żeby jechać dalej w las, nie? I nowe auto odebrać sobie, jak będziesz oddalony od tamtego gościa dosyć mocno, żeby mieć czas, żeby w ogóle wystartować, nie? Okej, gościu pojechał w ogóle w inną stronę, ten co mnie ścigał, a ja mam Galanta niestety, nie wiem czy dobrze zrobiłem, chyba powinienem zostać przy tym Mini Cooperze, bo naprawdę Mini Cooper jest takim najbardziej żwawym autem aż do 3. poziomu, nie? A te wszystkie Galanty, te wszystkie Wiktorie i... No one są słabe po prostu. W ogóle zobaczcie, mamy Galanta i on ma napęd na 4 koła. Ja nie wiem, czy Galant ma napęd na 4 koła, czy tylko na tył? Wydawało mi się zawsze, że tył. Tutaj mamy Audi. No powiem wam, że z Audi może być ciężko wygrać. Ono jest bardzo dobre. Naprawdę dobrze zrobili to Audi tutaj na ten tryb. A ja Galantem go ścigam. On ucieka, boi się. Gościu, ty powinieneś zawrócić i wyzwać na pojedynek. Słuchajcie, ktoś za mną! Za mną ktoś ciśnie, ale chyba też niezbyt dobrym samochodem. Albo udaje, że jest słaby. Nie no, coś lepszego ma ode mnie, zdecydowanie. Dobra, pojadę w las. O kurcze! O nie, gdzie jedziemy? No to powiem ci, że jak to wygram, to nie wiem co. W ogóle gościu przejechał przez ten las tak idealnie. Nie rozwalił się od drzewo, chyba dobrze nawet jeździ. Wszystkie drzewka ładnie powymijał. No, może być naprawdę problem. Chociaż widzieliście jedną ciekawą rzecz, że on mnie na tej prostej nie mógł podgonić, nie? Galanta, to było mega dziwne, ale tak, on nie mógł jej podgonić. Dobra, on pojechał, chyba go zmylił dropik, bo skręcił na lewo na chwilę. Zobaczymy co dalej wykombinuje. No ja mam dużo go, słuchajcie, ja mam 2. poziom samochodu, a on ma 6. I zobaczcie, że wcale od siebie aż tak daleko nie jesteśmy, nie? Jadę na pałę, słuchajcie, ja go chyba wyprzedzam teraz, tak patrząc na mapkę. Nie wiem co się dzieje, ale dziwna sprawa. Wrzucam 5, słuchajcie, gościu ginie mi w lusterkach. Nie no, jest gdzieś mniej więcej na... Jest za mną! Nie mogę mu dać, wygrać, ja mam dużo gorsze, ja mam 2. poziom auta, słuchajcie, nie dam mu... Poważnie? Subaru pokonałem? Jak to jest możliwe? 6. poziom, słuchajcie. Ja jeszcze żadnego dropu nie zgarnąłem. Ej, ale to Subaru jest przecież bardzo szybkie. Ja nie wiem, czemu gościu przegrał. To jest dobre offroadowe auto. Gościu, coś ty zrobił. On chyba na pół gazu jechał. Ale wiecie, czasami tak jest, jak już pojedynek uznasz za pewniak, że wygrasz, nie? To czasami nagle coś się dziwnego dzieje i przegrywasz. Może gościu miał uszkodzonego pada, bo czasami triggery w padach potrafią się tak uszkodzić, że nie dają ci gazu do końca, jakby tak do połowy albo na 3/4 dają ci gazu, nie? A gościu się tam zmylił, pojechał do tego dropa. Ja go na prostej wyprzedziłem Galantem. Ja zawsze miałem Galanta za taki bardzo słaby samochód na tym trybie. Nie wiem, co się stało. To było mega dziwne. Chyba jeden z dziwniejszych pojedynków, jakie kiedykolwiek robiłem. Naprawdę. Tutaj mamy Lancera. Ja mam 6. poziom. Ja już powinienem brać się za ściganie i dropić 7 szybko. Dobra, tutaj jest jakiś ziombel. Jedzie Regalią, słuchajcie. Oboje mamy 6. poziom. Regalia troszeczkę lepiej działa na wybojach niż mój samochód. Pojechała, słuchajcie, w górę, tam gdzie ja przed chwilą byłem. I zjeżdża z tej góry i chyba będzie mnie atakować. Ja się już odwrócę. Mniej więcej, kurczę, jesteśmy w środku strefy. Niedobrze. Dobra, co ona robi? Jedzie, o kurczę, rozpędzona. O nie, może być ciężko. Dobra, musimy przedostać się przez las. Mój sam... Fajnie to zrobił w sumie, nie? Wjechał na górkę i z tej górki się rozpędził i na mnie. To jest naprawdę super taktyka. Poza tym, że miał dużo szczęścia, bo wiedział, znaczy miał dużo szczęścia dlatego, że mniej więcej cel był w tym kierunku, w którym on jechał. Ale chyba pod górę będzie ciężko, o nie! O nie, ciężko, Legalia mnie pokonała tu pod górę. Gościu się rozbił i chyba dojechał, nie wiem, czy mu zaliczyło. A już myślałem, że go pokonałem, zaliczyło mu niestety. Tak sobie myślę, że to była w sumie super taktyka, nie? Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, bo zawsze tak rozpędzić się w kierunku jakiegoś kierowcy i tyle. Znaczy, jak byliśmy w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, no to strefa, jakby my byliśmy w środku strefy, nie? Na tym poprzednim meczu. Gościu sobie fajnie podjechał pod górkę, zobaczył, że to nie jego drop. Ja nie wiem, czy to była jego taktyka zamierzona, czy po prostu miał takiego farta. Ale to, że jakby ten cel był w tamtym kierunku, to moim zdaniem to był fart. No bo jak mógł przewidzieć, jak byliśmy w środku strefy, nie? Nie mógł przewidzieć, gdzie będzie finish. Tutaj też jest spoko miejsce, bo... O, tu mamy jakiś dropik. I tam po prawej coś było, nie? W razie jakbym nie znalazł nic tu dobrego, to pojadę jeszcze tam. Jeny. Wiecie co, gram sobie już jakiś czas, chyba mam ją z pół roku tą kierownicę. I muszę wam powiedzieć, że force feedback jest naprawdę fantastyczny tutaj. W sposób, w jaki steruje się tą kierownicą, jak ona reaguje na grunt, nawet w takiej Fordzie, jest to bardzo przyjemne odczucie. Naprawdę. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Dobra, czekajcie, bo... Sprawdzimy sobie, co jest tutaj jeszcze. Ja jestem zaskoczony Galantem dzisiaj na odcinku. Impala, kurde. A dobra, weźmy tą Impalę. Może być. Chociaż ja ją przegrałem ostatnio coś, nie? Ona chyba... A nie, to Impala ze mną przegrała, jak miałem Mini Coopera. I zobaczcie, też mamy AWD. No Impala już jest takim typowym samochodem z napędem na tył. Wszystkie samochody chyba mają tutaj AWD poza Mini Cooperem, nie? Tak chyba, nie wiem, no tak mi się wydaje przynajmniej. Może te takie super sportowe, później z wyższych poziomów, takie super szybkie, jak Ferrari jakieś tam może mieć napęd na tył faktycznie. Ale te takie, nie, z niskich poziomów, ja byłem pewny, że one mają napęd na tył, ale tutaj porobili chyba tak, żeby ludziom się łatwo jeździło na tym trybie, nie? Dobra, tu mamy jakiegoś ziomeczka, jedzie w moim kierunku, więc trzeba się już rozpędzić. Czekaj. Zrezygnował. Co on robi? Mini Cooper. Dobra, jak będzie chciał się ścigać, to jedziemy. Chce czy nie chce? Dobra, chce. Nie wiedział chyba, którym przyciskiem się trąbi, nie wiem. Dobra, Impala kontra Mini Cooper, wbrew pozorom pojedynek jak najbardziej wyrównany, także możemy się ścigać. O Jezu, sorry, ale ja za każdym razem jak wbijam do tej gry, to mam takie, jaka ta grafika jest piękna. Za każdym razem, ja was bardzo przepraszam, no ja się zachwycam takimi pierdołami już od 2 lat. Jak gram w tą Forzę i jakoś nie mogę tego... Ech. Dobra, Impala sobie radzi tutaj ponad 200 km na godzinę na asfalcie, spokojniutko. Tu trzeba uważać na zakręty, bo one są takie, wiesz, zdradliwe. Nawet tu ubezpieczenie ci nie pomoże, jak skasujesz samochód. Tak. Pyk, 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 pyk. Pięknie. No i super. Wyrównaliśmy to jakoś. I mamy metkę. Pięknie. Patrzcie, co mi się tutaj pojawiło. Audi RS6. Mamy Mercedesa. Dobra, ja biorę te Audi. Biorę Audi, bo tam mieliśmy Mercedesa do wyboru. 6×6. No to jest fajne autko, ale wolne niestety, nie? A tutaj Audiczka. Jednak taka trochę uniwersalna. Dobra, jak wygląda mapa? Ua, w środku jesteśmy. Niedobrze. Dobra, idźmy gdzieś tam na krawędź. Tylko kurczę, tą drogą... Tą drogę chyba dużo graczy wybiera, żeby się ścigać. Tu mamy jakieś 2 dropy. Zobaczmy, co to będzie. 3 dropy, wow. A drugi poziom. Co mamy? Nie widać. Pojawi się? Nie, nie widać. Czemu nie widać? A tu? A tu mamy... No patrz. Coś fajnego. Coś fajnego. Bierzemy szybko. Patrz. Jeep. Audi R8. Wow. R8, nie wiem, chyba raz jeździłem na tym trybie. Tutaj coś jeszcze jest ciekawego. No już raczej nic lepszego od tego auta nie będzie. Golfa tam mamy. Dobra, jedziemy się ścigać z kimś. Dobrymi autami wstyd przegrać, nie? Zobaczymy, jak mi pójdzie Audicom. Ktoś tutaj się po lesie ściga. Dobra, mimo że mam lepsze auto, to i tak warto zastosować tutaj jakieś taktyki. Musimy patrzeć, czy jesteśmy w centrum mapy, czy na skraju. Już widzimy, że pojawił się kolejny obrys kolejnej strefy, więc trzeba to tak mniej więcej rozplanować, żeby też wygrywać tym samochodem, nie? Żeby zdobyć albo lepsze, albo coś. Chociaż R8 jest całkiem dobra. Już kilka razy z R8 przegrałem. Spróbujmy zaatakować od strony lasu. Tam widziałem, że jest kilku graczy na drodze. Wiadomo, że Audi R8 to nie jest auto offroadowe, ale powiem wam, że nie jest tak źle tutaj przy tej jeździe. No, jasne, nie jest to samochód taki, który by spokojnie tłumił te wszystkie nierówności. Tutaj na 10. poziomie jest takie jedno autko, które naprawdę do tłumienia nierówności jest świetne. Ale Audi też można tak mniej więcej na teren nim pojechać. Mamy tutaj, zobaczcie, AWD. Powinno nam wystarczyć do pokonywania terenu. Dobra, zobaczmy sobie mapki. I tak, pojedziemy sobie na tą fajną długą drogę. Zjedziemy sobie na asfalt i spróbujmy kogoś zaatakować, jadąc od krawędzi strefy, będąc na tym długim asfalcie. To powinno nam pomóc. O, ktoś tam się już czai, zobacz. Ktoś się tutaj czai, ktoś tutaj też tą taktykę przejrzał i jedzie od krawędzi strefy. Co to wykombinować? Dobra. Na pewno nie będę miał już w tą stronę mety, nie? Dobra, ktoś tutaj jest. Ja udaję, że jeżdżę wolno. Jest, dobra, jedziemy. Dawaj, chodź gościu. Sup, homie. 8 kontra 5, jedziemy. Ford Focus. Okej, szybko zerkniem na mapkę, jest idealnie. Ford Focus pojechał, słuchajcie, offroadem. No, gościu, nie wiem dlaczego zaszedłeś aż tak daleko w tym meczu, ale offroad w tym wypadku nie jest dobry pomysł, nie? Znajomość mapki naprawdę bardzo, bardzo dużo robi na tym trybie, także warto ją poznać. Jadę w taką zgraję chłopaków, którzy się gdzieś tutaj biją między sobą. O tamtym Focusie już można zapomnieć, to już nie ma o czym gadać, ale się tutaj będę trzymał trochę asfaltu. Sobie zaraz zjadę tam offroad i zahaczymy o metkę. 600 metrów, pięknie. Bardzo ładnie mi się Audicą, ale po asfalcie jechało. Jak będzie coś offroadowego fajnego, a na pewno już będę mógł mieć dziewiąty poziom, słuchajcie, 9 poziom, bardzo dobrze. Jak będę miał 9 poziom, to super. Dobra, zobaczmy. Ktoś tutaj... Aha, będę na skraju strefy, to świetnie. Podjedziemy sobie troszeczkę jeszcze do skraju strefy. Pyk, 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 pyk. Gdzieś tutaj, nie? I co mamy do wyboru? Aventador. Dobra, zaryzykuję, zaryzykuję. Raz wygrałem Aventadorem, ale to był fart. To był fart, przeważnie nim przegrywam. Mimo 9 poziomu, to nie są żarty. Dobra. Jestem idealnie, jestem na skraju strefy. Tutaj widzę jakiegoś ziomeczka. Słuchajcie, emocje sięgają zenitu. Ja muszę sobie pulsometr jeszcze podłączyć i na ekranie go pokazać, żebyście widzieli, że mam te emocje, kurde, w sobie. Tam jedzie coś czerwonego. To wyglądało z daleka jak Alfa. Ta malutka Alfa. I ktoś tam, kogoś tam chce uszczypnąć. Kogoś chce tam ugryźć ta Alfa. Dobra, tutaj mamy ziomeczka jakiegoś. Jedziemy, boy. Dobra, jak tu jechać teraz? Tutaj. Tu musimy cisnąć na hopę. Może być ciężko. On też tam pojechał, ale pojedzie chyba... Jak on tam pojedzie? Dołem jakoś pojechał, ty. Jest dobry ziomek, ja jadę na skocznie. Aventador, żyj! Chyba mnie rozwali. Patrz, jak pojechał od razu do celu. Nie, Aventador. Ale to jest... To nie wina samochodu, że przegrałem teraz. To nie wina samochodu, to wina po prostu tego, w jaki sposób byliśmy ustawieni co do mety. Ej, ja na następny odcinek podłączam sobie pulsometr. Normalnie wszystko na ekranie będzie widać, jaki mam puls. No jakoś tak spodobało mi się zaczynanie od tej góry. Zobaczcie, jest tęcza, tam... jak tu fajnie widać dropy, zobacz. Zobaczcie, jak super, tam coś jest. Tam coś jest, jeszcze jak bliżej podjedziemy tej krawędzi, to też pewnie coś zobaczymy więcej. Zobaczmy. Tu jest. Tu nic nie widzę. I tu nic nie widzę, czyli już w zasięgu wzroku mamy 2 dropy. Ej, ale super tu widać, nie? Wszystkie te okoliczne pola. Ekstra. Dobra, cofamy, zobaczmy, co będziemy mieli teraz. Kurczę, trochę mi szkoda tego. Ja zawsze jak mam tego Aventadora, to przegrywam. No to nie była wina samochodu, to już mówiłem, nie? To była wina, no raczej szczęścia, w jaki sposób samochody były ustawione. A też mogłem nie wyzywać go w takim głupim położeniu, bo właśnie mogliśmy jechać w wiele różnych miejsc tak naprawdę. Ktoś tutaj już jest i... Haha, mini, może być, może być, może być, może być. Jest miniacz. Zbieramy, no ja nie wiem, tym miniaczem też jakoś nie mam w moim portfolio dużo fajnych wygranych. Ale jest to w miarę dobre auto, chyba niecałe 200 km na godzinę prędkości maksymalnej na tym trybie. Więc tak... Może być ciężko na prostej, ale off-road, więc... No, nie ma co gardzić, nie? Dobra, ziombel tutaj pojechał sobie po jakiegoś dropa. Mam nadzieję, że nic lepszego... Lancer. Całkiem nieźle, ja go biorę tego Lancera. Bo to mi się bardziej podoba niż ten miniacz. Na pewno ma dłuższe biegi, mini ma strasznie długie, krótkie biegi. I mi się ciężko na hashifterze to zmienia. Gościu chyba ma... Co on tam ma? Ciągnik? Co to? Czym on tam jedzie? Co to jest? Ciągnika ma. Zapnął mi? Ja nie wiem, na którą stronę mamy jechać. Po prostu tak, zobaczyłem jakiegoś ziomeczka i do... Oh shit, niedobrze. Dawaj, Lancer, pokaż swoją moc. Gościu się rozwalił. Kurczę, nawet nie patrzyłem, w którą stronę, co i jak, tylko widzę traktora, jedziemy pojedynek, nie? Traktor jest generalnie dobry. Jakbyśmy po offroadach tutaj tylko jechali, to ja wam powiem, że mógłby mnie rozwalać. Ale mamy sporo asfaltu i 2 km do celu. Tutaj mamy tę szóstkę Forda. Tamten pojechał zupełnie inną nitką. Ciągnik jest naprawdę, on może się wywrócić na jakichś takich drobnych wybojach, ale generalnie... Dobra, zmieścimy się w zakręt. Generalnie całkiem dobrze sobie radzi. Na offroadzie, nie? Tylko że czasami bywa... Uwaga na to drzewo. Nie tylko drzewo. Budynek. Skąd tutaj? Kto tu wybudował stodołę? Czy to garaż? Nie wiem. Dobra, ale na szczęście wyrobiliśmy sobie sporą przewagę nad tym ziomeczkiem. Teraz tylko powoli sobie do celu jechać, żeby w nic nie uderzyć i będzie super. Proszę bardzo, Macan albo Macant. Tutaj właściwie dobrze będzie sobie jechać, czy niedobrze? Trzeba by było zawrócić i kogoś tam spotkać. 35 graczy zostało jeszcze, bo chciałbym tak od skraju strefy. Ja nie powinienem o tym mówić. Ja mówię wam moje taktyki, wy później używacie i wygrywacie ze mną na tym trybie. A spotykam czasami takich typków, potem mi piszą: haha, Lucek, objechałem cię. No, a wcześniej 90 odcinków obejrzał z tego, z trybu Fortnite, i chyba wszystkie możliwe taktyki i wszystkie możliwe zagrania, jakie można tutaj rozegrać, nie? I z taką bazą doświadczeń, no to kurde, wygrywanie nie jest już takie trudne, czy jest? Gdzie ja jadę? Okej, nie tak źle. Na razie jadę w kierunku, gdzie są w ogóle gracze. O, tu mamy jakichś ścigających się ziomeczków. Zobaczmy, jakie oni mają poziomy. O, to jest około 5. poziom, czyli mniej więcej to, co ja. Po wygraniu... Ty, ma dwa takie same samochody. Po wygraniu tego pojedynku będą mieli 6. poziom, więc i tak myślę, że Macanem powinienem mieć spore szanse wygrać. Dobra, jeden już wygrał. Teraz który? Który to będzie? Ja bym chciał od razu go... O, to chyba ten. Dobra, ma... A, nie. Ma też Porszawę. Mam go. Jedziemy w tamtą stronę, nie? Tak jest. Dawaj, z tej góry musimy zjechać. Dawaj, Macan. Od razu gościu wziął samochód, nie? I pojedynek, cyk. A jak? Jeszcze nie zdążył, wiesz, ochłonąć po poprzednim pojedynku. Dobra, teraz troszeczkę tutaj musimy nacyrklować. Uderzyłem, ale tak lusterkiem. Tak, gościu dobry jest. Też te drzewa powymijał. Jedzie, jedzie tam. On ma szybsze auto i lepsze na offroady. On ma Porsche, ale Cayenne. Macan jest trochę mniejszy od Cayenne'ki. I tutaj jest zrobiony... tutaj jest zrobiony... Cayenne'ka jest zrobiona, że lepsza jest na offroady po prostu. Pokonany. Pięknie. Ja nie wiedziałem, w którym momencie on się pojawi, jakby na mapie wtedy, nie? Ciężko jest zgadnąć. Dobra, tu mamy jakiś 4. poziom. I co? Możemy wziąć jego samochód albo... Bowler, yeah! I mamy kolejnego ziomeczka do jazdy. Sup, homie? Tutaj wyzwałem go? Jakieś lagi ma. Ale zlagowany gościu. Zobacz, jak skacze mi. Ło! 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 Bowler! Raz z tyłu, raz z przodu. Zdecyduj się, ziomek! Kurde, zmieniłbyś internet na ten z McDonalda? Na jakiś normalny czy coś? Nie wiem. Gościu internet z McDonalda ciągnie, zobacz. Chłopie, co ty nie wiesz, że nie można w McDonaldzie siedzieć tyle? O rany, ale zlagowany. Pierwszy raz mi się zdarzył ktoś tak zlagowany. Się bałem, czy ja jestem z tyłu, czy z przodu. Dobra, Audi R8, proszę bardzo, 7. poziom. Chociaż szkoda wymieniać tego Bowlera, bo to naprawdę dobre auto jest. Dobra, co teraz? Tutaj mamy kogoś... ktoś się tu ściga, jesteśmy na skraju, jest idealnie. Będziemy jechać tak dookoła strefy teraz, bo 7. poziom to już jest całkiem fajnie. I wyzwiemy kogoś, jak będzie, wiesz, pewniak na wygraną. Dobra, tu widzę, że ktoś sobie szoso jedzie. Bierzemy go, bierzemy go. What's up, homie? BMW M4. Ciekawe właśnie, czy M4 ma też napęd na 4 koła, czy tylko na tył, nie? Tam BMW chyba ma jakiś X-Drive czy coś takiego. No nie wiem, czy w M4 tutaj, to zależy jak stu... Ale fajnie ten deszcz wygląda, rany! Dobra. Stawaj na koła, nie! Audi, Audi, dawaj na koła! Mało brakowało, jakby ta BMK trochę taka bardziej żwawa była, to by mnie jeszcze pokonała, nie? Takie dachowanie? To już przeważnie koniec pojedynku. Yeah! Udało się pokonać, dobra. BMW bierzemy. Właśnie, zobaczymy, czy napęd na tył, czy na 4. Zobaczcie, AWD jest. Jaki dźwięk. Nie mogę z tego dźwięku, no coś pomieszali. Dobra, tutaj mamy koniec strefy. Jeszcze zobaczmy. Tu się ktoś zaczął ścigać, przed chwilą był dostępny. O, wjedźmy sobie tu na górę, tak jak poprzednio był gościu, nie? Że jechał sobie na górę i zaczął się ze mną ścigać zjeżdżając z góry, czyli miał takie, wiesz, jakby nitro, nie? Grawitacyjne. Dobra, tutaj mamy jakiegoś gościa blisko, pięknie, dobra, chodź, patrz jaki chętny, dawaj. Tutaj to... to chyba Volvo z drugiego poziomu. Gościu, jesteś pewny? Are you sure? Dobra, jest następny, niech sobie tamten jedzie, za niski poziom. Z tyłu jeden gościu jedzie. Z przodu też. Co robimy? Tu zjeżdża. Zjeżdża? Nie zjeżdża. Co robić? Ej, no czemu oni się nie chcą ścigać? Tu na drodze jest jakiś ziomek. Mi się on podoba. Ja chcę się z nim ścigać. Tutaj sobie drogą ładnie pojechał. Próbuje driftować. Nie wiem, co on robi. Co on ma za samochód? Jakiś czerwony. Mini Cooper. Rany! Gościu, co ty robisz przez cały mecz? Jezu, nie ma się z kim ścigać! Dobra, już nie ma co się ścigać, to już będzie koniec. Jak tu pojechać teraz? O rany. 30 seconds. No more head to heads. Dobra. Final race za 20 sekund. Zobaczmy sobie jeszcze mapkę. O ja, bardzo głupie miejsce. Ja bym został gdzieś przy tej drodze, gdzieś w tym miejscu, co jestem teraz bym został. Bo naprawdę nie wiem, gdzie to może się... gdzie może być finalny punkt. Ci już coś tutaj kombinują. Jadą do tej drogi. Dobra, spróbuję, jest. Mamy? Okej. Jedziemy tą drogą. Mam szybkie auto i takie dosyć dobre właśnie na szosę, o kurde, 6. poziom. Wbijamy. Dobrze tą Alfą tam ciśnie, nie? Ładnie pojechał na offroadzik. Dobra, jak tutaj teraz? Chyba dołem, tak jak tu zjechali. Kurde. Też tak zjechali. Ktoś bowlerem ciśnie. Uwaga, ten wyskok! Jest pięknie! Ładnie BMW! Oklaski! Dobra, ja pojadę tu. No ciśnie ta BMK, ale ja byłem pewny, że ona ma napęd na tył, nie? A tutaj AWD, zobaczcie, pięknie. Dobra, ciśniemy. Jedziemy chyba tak, jak nas GPS kieruje. A tutaj jest taka niespodzianka, bo jest most. I ten most, przed tym mostem jest taki, wiesz, na tym moście jest po prostu takie wgłębienie. Jak w to wjedziesz na przełaj, to zginiesz, już to przerabiałem. Dobra, teraz tutaj zmieściłem się. No i trzymajcie kciuki, co to będzie teraz? Ktoś tam pojechał chyba na offroad jakoś. Ja wybrałem drogę, nie wiem czy zrobiłem dobrze, to się okaże. Czekaj, nie tutaj zjazd, dalej zjazd tutaj. To BMW to musi latać. Dobra, już nie będziemy tam jechać asfaltem. Trochę mnie zdestabilizowało od tego driftowego jeżdżenia. O, to już tutaj. Aha. I proszę bardzo, BM-om, pierwszy raz BM-om wygrałem. Tyk, wygraliśmy sobie. Fajnie, nie spodziewałem się, że dzisiaj uda się wygrać. Nie miałem żadnego challenge'a, może dlatego, nie? To muszą być już challenge, to już się za długo gra w tego eliminatora. Musimy na przykład spróbować sobie wygrać tylko i wyłącznie Mini Cooperem, o, coś takiego, nie? Teraz już za łatwo jest. Fajne, bardzo fajny meczyk, podobały mi się te pojedynki. Bardzo fajny odcinek wyszedł. I dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, hejas!